jest to wspaniałe uczucie, że mogłem być częścią tej drużyny, wygrać ten medal. Też nie chcę się jakoś specjalnie szczycić, ponieważ nie chcę, żeby jakaś taka otoczka zbyła, że był, praktycznie nie zagrał nic i uważa się za wicemistrza świata. Wiadomo, czuję się po części tym wicemistrzem świata, ponieważ przetrenowałem z chłopakami te 4 miesiące, przygotowywałem się razem z nimi. Też jakąś małą cegiełkę przyłożyłem się do tego, ale też nie chcę się mega szczycić i robić z siebie gwiazdy. No, odpocząłem w miarę, ale nie ukrywam, że jeszcze by się przydało, ponieważ ciągnąłem cały sezon. Po sezonie od razu poszedłem na treningi przed akademickimi mistrzostwami Polski i później po akademickich mistrzostwach Polski następnego dnia pojechałem na kadrę i 4 miesiące cały czas rzeźbiłem do tego czasu. Wprowadzam się powoli w siłownię, zrobię po południu jeszcze odpuszczę sobie trening i od wtorku wchodzę na 100% na swoje obroty, żeby odciążyć trochę chłopaków, bo nie ukrywajmy, że trenowanie we dwóch środkowych to jest bardzo ciężko i mega ich szanuję, że wytrzymali ten czas i cieszę się, że się nic nie stało złego.